Zespół dworsko-folwarczny w Gołębiówce. Dwór w Gołębiówce został zbudowany w latach 20. ubiegłego wieku. Tutejszy majątek ma jednak znacznie starszą metrykę. W przeszłości często zmieniał właścicieli. Poczynając od XVIII wieku należał między innymi do rodziny Rudzińskich, Zembrzuskich i Kuncewiczów. W 1928 roku przeszedł na własność znanego ekonomisty, polityka Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego Jerzego Zdziechowskiego, który pełnił funkcję ministra skarbu w gabinecie Aleksandra Skrzyńskiego. Pozostałością po dawnym folwarku są stojące nieopodal dworu zabudowania gospodarcze. Zabytkowy spichlerz i obora. A także stara stajnia oraz stodoła. Odrestaurowany dwór w Gołębiówce to interesujący przykład stylu dworkowego z okresu dwudziestolecia międzywojennego, który charakteryzował się świadomie wykorzystywanym przez architektów historyzmem. Ten murowany, podpiwniczony budynek o masywnej bryle i zrównoważonych proporcjach przejawia cechy neobarokowe. Jest zbudowany na planie prostokąta. Frontową elewację zdobi trójarkadowy portyk, na którym wsparty jest taras z wystawką zwieńczoną ozdobnym barokowym szczytem. Pomieszczenia mieszkalne usytuowane są na parterze i na zaadaptowanym do tego celu poddaszu. Dwór przykryty jest charakterystycznym dla stylu dworkowego łamanym dachem. Od strony ogrodu znajduje się środkowy, wieloboczny ryzalit zwieńczony zadaszoną kolumnową lodżią oraz dwa ryzality skrajne. Z budynku rozciąga się widok na stawy rybne oraz na malowniczy park, który założony został na początku XX wieku. Na uwagę zasługują piękne okazy starych drzew oraz dobrze zachowana aleja dojazdowa. Po wojnie zespół dworski już jako własność Skarbu Państwa był użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Siedlcach. Współcześnie budynek ponownie został przekształcony w prywatną rezydencję. Nowi właściciele poddali go gruntownej renowacji.